Cześć, witam Was serdecznie z mojego pokoiku. Dzisiejszy film miał być poświęcony zupełnie innej tematyce, ale jak to w życiu bywa, to właśnie życie pisze własne scenariusze na codzienność. To jest dla mnie bardzo ważny odcinek, ponieważ będę go mówił, mając w głowie, mając przede wszystkim w sercu pewną osobę, bardzo młodą osobę, która kilka dni temu popełniła samobójstwo, z którą byłem związany zawodowo, tak powiem oględnie, bez żadnych szczegółów. Przygotowałem sobie to, co mam wam powiedzieć, na kartce w punktach. No właśnie, problem z samobójstwa. Wiecie, że Kościół kiedyś samobójców traktował zupełnie inaczej niż dzisiaj, że kiedyś był zakaz odprawiania pogrzebu katolickiego, liturgicznego, że tak powiem, dla samobójcy. Dziś to się zmieniło, właściwie w kodeksie prawa kanonicznego już od 1983 roku. Jest zmiana i nie ma takiej definicji samobójcy, która wskazywałaby, że ma on być pozbawiony pogrzebu katolickiego. W starożytności w IV, w V wieku była taka sekta, która się nazywała Donatyści. I ci ludzie z premedytacją niszczyli pogańskie świątynie, aby wystawić swoje życie na możliwość odebrania go przez pogan. Krótko mówiąc, wystawiali się na śmierć, aby zostać męczennikami. I to rzeczywiście było coś bardzo złego. I czym innym, i Kościół w tym nie zmienia swojego zdania, jest samobójca, który w sposób ewidentny przez samobójstwo chce pokazać, że to on jest panem swojego życia i w związku z tym również swojej śmierci i chce zamanifestować swój ateizm. Takich samobójców, którzy na przykład dokonują tego aktu na drodze eutanazji, chociaż nie każda eutanazja jest grzechem ciężkim, a to już zupełnie inny temat, Kościół nadal traktuje jako rzeczywiście jawnych grzeszników. Natomiast co innego jest sytuacja samobójcy, który pod olbrzymią presją emocjonalną, psychiczną dokonuje właśnie takiego aktu. Nikt z nas o zdrowych zmysłach, tego jestem pewien, nie targnąłby się na swoje życie, ponieważ, no właśnie, ponieważ działamy świadomie. Samobójcy nie są do końca świadomi tego, co robią, w związku z tym ich decyzja, ich akt jest pozbawiony, że tak powiem, dobrowolności. Dlatego grzech samobójstwa w ujęciu właśnie takim, gdzie nie ma tej dobrowolności, świadomości, gdzie wynika on z choroby psychicznej, ze schorzenia, nie jest przez Kościół traktowany jako grzech ciężki. I co jest niesłychanie ważne i pełne nadziei, w katechizmie Kościoła katolickiego, kiedy Kościół omawia problem samobójstwa, to te rozważania swoje kończy takim jednym zdaniem, że Bóg w sobie wiadomy sposób jest w stanie wzbudzić akt żalu, który może okazać się zbawienny dla takiego samobójcy. Kiedy czytałem świadectwa niedoszłych samobójców, to 3/4 z nich w momencie, kiedy podjęła decyzję i rozpoczęła akt samobójczy, żałowała tego. Jest takie świadectwo człowieka, który skoczył z mostu i przez te 2-3 sekundy lotu z mostu żałował tego, co zrobił. Kiedy w XVIII wieku do świętego Jana Marii Wianeja przyszli oburzeni parafianie, żądając wyjaśnień, dlaczego chce dokonać pochówku katolickiego dziewczyny, która popełniła samobójstwo, święty Jan Maria Wianej, a to był XVIII wiek i Kościół bardzo radykalnie traktował samobójców, zakazując pogrzebu właśnie katolickiego, tenże święty stwierdził, że między skokiem tej dziewczyny, a ona skoczyła też z mostu, a upadkiem na ziemię upłynęło kilka sekund i nie wiemy, co przez te sekundy wydarzyło się w sercu.
tej dziewczyny, że być może właśnie wtedy żałowała. Kościół nie ma żadnej listy osób potępionych i Kościół nigdzie się nie wypowiada na temat chociażby, teraz taki skrajny przykład, ale on też mocno obrazuje jakby logikę serca, którą się kieruje Kościół, czy logikę serca, logikę miłosierdzia Bożego, którą się kieruje Kościół. Nie znajdziemy wypowiedzi wprost wskazującej, że na przykład Hitler bądź Stalin są w piekle. Kościół nie ma listy osób, które są w piekle. Dla każdego do ostatnich sekund życia jest otwarta możliwość nawrócenia, zwrócenia się do miłosierdzia Bożego. Wielu katolickich teologów mówi coś takiego, że samobójcy w sposób szczególny są blisko Boga, ponieważ przez to swoje utrapienie, mówiąc bardzo delikatnie, przez tą swoją słabość, przez tą presję psychiczną, emocjonalną, uczuciową, przez to zagubienie, wołają właśnie w akcie desperacji, którym jest samobójstwo, o miłosierdzie Boże. Descende! Amart di harus bet kadish wat ibnel btlat yomin lekael maret min salva en hu mashiach ana amar yerudhu min salva dinakadze wa nehahamin Abba, spokój, ty lajesz ty nie mój, ty aftyn. Chyba, i tle lek w lek. W Nowym Testamencie, w Ewangelii, mamy sceny, kiedy Jezus chodził do osób zmarłych. I co jest niesamowite, ja to ostatnio dopiero odkryłem, że żadne spotkanie Jezusa z osobą zmarłą nie kończyło się zwycięstwem śmierci. Co mam na myśli? Że przy każdym spotkaniu Jezusa z osobą zmarłą, Jezus wskrzeszał tę osobę, czyli powoływał do życia, przywracał do życia. Śmierć nie ma ostatecznego słowa w naszym życiu. Śmierć nie jest silniejsza i trudno sobie wyobrazić, żeby śmierć była silniejsza od miłości, żeby mogła więź miłości przezwyciężyć. Dlatego prośba taka do was, do tych wszystkich, którzy kiedyś stracili kogoś, czy bliskiego, czy dalszego, czy znajomego, w akcie samobójstwa, abyście po pierwsze nigdy nie przestali się za tę osobę modlić, abyście ją zawsze nosili w swoim sercu bardzo blisko, ponieważ te osoby bardzo was teraz potrzebują, a jeśli są w niebie, a jestem przekonany, że samobójca i ta konkretna osoba, którą teraz mam na przykład na myśli, jest w niebie, jakkolwiek to niekanonicznie zabrzmi, jakkolwiek to niebiblijnie i
nawet nie kościelnie zabrzmi, że jest w niebie. Jestem pewny, że samobójcy są w niebie bądź w czyśćcu. I po drugie, że ta osoba właśnie, będąc już w zaświatach, widząc to, o czym my słyszymy na temat Boga w kościele, w katechezie, na temat tego Boga, o którym się uczymy, którego poznajemy, te osoby już go bezpośrednio widzą i nie muszą w niego wierzyć, ponieważ mają jego bezpośredni ogląd, nawet jeśli jest to czyściec. A do czyśćca podobno według objawień świętych przychodzi również Maryja. Aby ukoić cierpienia dusz czyśćcowych. I druga prośba, i myślę, że osoby, które popełniły samobójstwo, bardzo by tego chciały, abyście poszli do spowiedzi swoje wszystkie grzechy i słabości właśnie oddali Bogu. Bo skąd się bierze samobójstwo? Ano właśnie z tego, że człowiek słabości chce zatrzymać tylko i wyłącznie za siebie. Karą za grzech jest rzeczywiście kolejny grzech. Jedyną tamą dla grzechu jest spowiedź, czyli oddanie tego wszystkiego Bogu. I powstanie zmartwych, tak jak to Chrystus zrobił, kiedy przychodził do zmarłych i ich wskrzeszał. Nigdy nie przeszedł obok nich obojętnie. Nigdy. Grzech wpędza w samotność, a w samotności najprzebieglej działa zły. Święty Piotr w jednym ze swoich listów pisze, że szatan jest jak lew ryczący, który krąży, kogo by pożreć, gdzie nas ukąsić. I to słowo gdzie jest kluczowe, ponieważ szatan krąży wokół nas, wokół naszego życia duchowego i szuka słabych momentów. Szuka naszych wad, z którymi sobie nie radzimy, a z którymi chcemy sobie radzić sami. I wtedy wkracza on, aby nas osłabić. I nie chodzi mi tylko o jakieś słabości psychiczne, o osłabienie psychiczne, bo rzeczywiście samobójstwo tłumaczy się, i to jest też dobry trop, chorobą psychiczną, jakimś zagubieniem emocjonalnym czy uczuciowym, ale wszystko to, jestem przekonany, że tak właśnie jest, ma swoje źródło w duchowości. Jeżeli nie zadbamy o swojego ducha, tak jak potrafimy dbać o swoje zdrowie fizyczne, chodząc na siłownię i się bardzo przywiązując do tego, żeby to było regularne, zdrowo się odżywiając, rezygnując z niezdrowego trybu życia i tak dalej, tak również musimy zadbać o swoje zdrowie duchowe. Ciało i duch, tym jest człowiek. A w kluczowych momentach to właśnie duch decyduje o naszym życiu, również fizycznym. I na koniec takie ostrzeżenie. Nigdy nie sięgajcie po pokusę, jaką jest wywoływanie duchów. Czy metodą transu, czy metodą typologii, czyli jakichś kodów, czy transkomunikacji, czy automatycznego pisma i tak dalej. Jest mnóstwo metod, żeby wejść w kontakt z istotami spoza naszego świata widzialnego. Nigdy tego nie róbcie, ponieważ mówię to w wielu filmikach, kiedy wywołujemy ducha, chcąc wywołać ducha na przykład osoby zmarłej, zawsze, ale to zawsze przychodzi demon. I on się może podszywać pod osoby zmarłe, ponieważ on nasze życie obserwuje i dokładnie potrafi naśladować również życie osób zmarłych. Demon jest przebiegły. Tyle, że demon jest władcą śmierci, a wiemy, że Chrystus trzeciego dnia po śmierci właśnie to królestwo śmierci, królestwo złego pokonał przez zmartwychwstanie. I to jest nadzieja. W 5 rozdziale, 5 wersie listu do Rzymian święty Paweł zapisał: nadzieja zawieść nie może. Nadzieja chrześcijańska to nie jest tylko wspominanie albo sobie wmawianie, że Jezus, że Bóg chyba jest, powinien być, być może jest. To jest pewność nadziei. Nadziei, która przekracza nasz świat widzialny, cokolwiek by się stało, jakkolwiek nasze życie by się zakończyło.
nawet jeżeli kończy się aktem totalnej desperacji, jaką jest samobójstwo, to również w tym złu i z tego zła Bóg potrafi wyprowadzić dobro i przez to zło, jak przez bramę, Bóg potrafi przeprowadzić człowieka do nieba. Bóg jest miłością i ta miłość według na przykład wielu mistyków jest porównywana do ognia. Takie miał porównania święty Jan od Krzyża. I ten ogień na przykład jest również często przez mistyków widziany w czyśćcu. Ten ogień w czyśćcu, czyli w jakiś sposób obecność Boga w czyśćcu, wypala w tych duszach czyśćcowych to, co im przeszkadza na doskonałe zjednoczenie się z Bogiem. I ten ogień w niebie, a tym ogniem jest Bóg, jest tak bardzo nas do Boga zbliża, że się w nim rozpływamy. Co nie oznacza, że stajemy się jedną istotą. Tutaj od razu, żeby mnie ktoś nie oskarżył, że jakieś niedogmatyczne teorie głoszę. W niebie każdy pozostaje osobą taką, jaką był na ziemi i Bóg również zostaje odrębną osobą od nas. Natomiast ogień, którym jest Bóg, jest tak bardzo bezpośredni, że nas wtapia w Boga, chociaż pozostajemy wszyscy odrębnymi istotami. I na koniec, mając wciąż w pamięci, przede wszystkim w sercu, tę młodą osobę, która kilka dni temu popełniła samobójstwo. Jak mówiłem, byłem z tą osobą związany zawodowo, już bez żadnych szczegółów, bo chcę tego uniknąć. Prowadziła bloga i na tym blogu, i niech to zakończy dzisiejszy filmik, dokonała takiego wpisu niesamowitego. My jako ludzie nie mamy wpływu na to, co przyniesie nam życie, dlatego powinniśmy stawiać czoło wszystkim problemom, by móc godnie przejść przez wszystko, co nas spotyka. Obwinianie Boga nie jest słuszne, ponieważ Bóg chce dla nas wszystkiego, co najlepsze i dobre. To szatan kieruje wszystkim, co złe, by zniszczyć naszą więź z Bogiem. Skoro Bóg nie zsyła na nas cierpienia, oznacza to, że grzech nie może zostać przez Niego ukarany już teraz. Wszystkie nasze dobre i złe uczynki zostaną rozliczone dopiero gdy dotrzemy do końca naszego życia. Bardzo dojrzały i głęboki duchowo wpis osoby, która kilka miesięcy po tym wpisie popełniła samobójstwo. Jak myślicie? Czy taką osobę Bóg w momencie nawet śmierci samobójczej pozostawia samą? Czy przed taką osobą Bóg zamyka swoje miłosierdzie, zamyka niebo? Do zobaczenia najpóźniej w niebie.
Thank you.